Cześć, czołem, z tej strony Jerek82, witam was w kolejnym odcinku z serii City Skylines Multiplayer. Jest ze mną oczywiście. Prądowy, witam wszystkich. No to co, jedziemy, wznawiamy grę i heja do przodu, tak. Ja mam dla ciebie, Elektryk, miłą niespodziankę, bo moje miasto się uratowało. W ostatnim odcinku mogliście zauważyć, że zszedłem prawie do 3 milionów na minusie. Ludzie mi zaczęli uciekać, miałem 18 bodajże chyba tysięcy. Tam dokładnie nie pamiętam. Ludzie mi zaczęli uciekać, nie mogłem nic wybudować i tak dalej. I chciałem sobie zobaczyć jedną ciekawą rzecz, czy jaki jest limit, żeby miasto zbankrutowało. I doszedłem do 4 milionów na minusie. Ludzi trochę mi tam przybyło, ale doszedłem do 4 milionów na minusie. Ale co najciekawsze było to, że jeszcze nie zbankrutowałem. Więc postanowiłem sobie magicznie poczekać, aż zbankrutuję do końca i zostawiłem grę na 12 godzin włączoną. Po 12 godzinach przyszedłem i byłem mile zaskoczony. Zastałem miasto w takim stanie, jakim jest teraz, a więc mam 82 269 ludów i mam, żeby się tu nie pomylić, czekaj, kurde, milion? Dobrze. 1 526 776 euro i przybywa mi 30 496 euro, nie wiem, tygodniowo, tak? To jest. Ale to trochę niesprawiedliwe, bo grałeś poza odcinkiem. No, nie można tego nazwać grą poza odcinkiem, bo nie grałem, bo mnie nie było, ale już byłem nastawiony na to, że będę musiał od nowa wszystko zaczynać po raz kolejny. A tu miła niespodzianka taka. Brak wystarczającej liczby kupujących produkty. I co teraz? Też mam z tym problem. Nie wiem. Kurde. Eksport, eksport, synu, eksport. No eksport jakiś, czekaj, gdzieś tu był ten eksport. Eksport, proszę ciebie. Eksport mam 7966, a import 5600. Dobra. O kuźwa, to jest ile ode mnie. Co, coś, jakieś, A coś. ty grasz nieuczciwie, to co to tam? Ja nieuczciwie, to ty trenowałeś, ja nie trenowałem, przepraszam bardzo, halo. No, ale trenowałem, wiesz, uczciwie, a nie nieuczciwie. Dobra, moi drodzy, ja postanowiłem dzisiaj uruchomić stację kolejową, bo się dowiedziałem, że trzeba zrobić przystanki. Linie mam połączone, jak tu można zobaczyć. Stacje jakieś tutaj mam, tu mam jedną stację, tu gdzieś mam drugą stację i tak dalej. Tory mam połączone, ale nie wiedziałem, że trzeba jeszcze do tego zrobić linię, a więc dzisiaj w pierwszej kolejności zajmiemy się tymi liniami. Tu mam pociągi, tu mam przystanki. No i dobra, tu mam jeden, bo tu mam towarowe. Na towarowych nie można zrobić żadnych przystanków, a więc towarowe sobie jeżdżą same jak chcą. Ale se zrobimy tak, ten jedzie, tu jedzie, później mamy tu, bo gęby się cieszą, później mamy tu, a później mamy tu. No i co? I co dalej? A później muszę wracać tą samą drogą, nie? Do czego? No, bo jak mam zrobione, nie mam w kółko zrobione, tylko mam, znaczy no mam w kółko, ale tak nie w kółko. Aha, no dziwne. Czyli muszę się wracać, że tak powiem, z powrotem po tych samych liniach, nie? Bo tu mam tory porobione, a to jest niepodłączone. No więc muszę wracać się chyba tą samą drogą w drugą stronę. Tu będzie zakończ linię. Mam linię. A panie. Mam linię, ale tu stoją tak, tu stoją pociągi. Stop. Tu mam pociągi niepodłączone w ogóle. To trzeba włączyć te pociągi. O, ale im się gęby ucieszyły. Je, but, fajnoga. Czekaj, ja jeszcze coś miałem ostatnio. Przecież ja wyłączałem chyba wszystko możliwe, co... Nie, to działa. Zakończ linię. To działa, to działa. Na coś im tu odłączałem wszystko, kurde, najgorzej. To działa, to działa.
Dobra, Przy tych ludzie montażu przychodzą. tych linii autobusowych wkurza mnie to, że nie widać tych dróg tak dobrze. Cholera. Są Właśnie, muszę, takie autobusy też muszę takie porobić. blade te linie i to takie. Chociaż autobusów ja mam trochę porobionych. Nie mogę narzekać, bo mam jakieś tu linie porobione autobusowe, ale nie wiem. Ja se buduję, bo mi jest 3000 mieszkańców, chociaż na 130 tysięcy do 3000 to jest nic. Ale co, jeździ o autobusach? No. Kurde, u mnie 1385 na tydzień. A w pociągach 22 na tydzień. A statkami 11 na tydzień. Ja mam w statkach 64. Może ja bym statki jeszcze. Kurde, nie, w dupie mam te statki. Nie, bo znowu zaraz się okaże, że coś nie tak robię, co trzeba, więc najpierw zajmę się tym, co trzeba. A więc dam im wszystko, co im potrzeba na sam początek. Czyli wody, prądy i wszystkie inne wynalazki. To włączymy oczywiście. I teraz prądu mają trochę więcej. Trochę więcej mają. Jebut fajnoga. Wody, uzdatnianie ścieków. To więc wybudujemy ścieki jeszcze. Tu nie mogę. Czemu nie mogę? A, bo ten stoi, tak? To my by go przenieśli kawałek dalej, na przykład. Kurwa, co tu za drogi mam? Drogi mam tu zrobione takie, że kurde nie ma tego. Znaczy, że jest zakończenie po prostu drogi. Gdzie ja tu? Kuchnia. Co zepsułeś? No i tu działa. A czemu tego nie mogę podłączyć? Mam tu jakiś trupów chyba i co tu potrzeba? Krematorium. To O, gdzie? wykorzystanie cmentarza 88%. Ile? 88%? To ładnie. Pochowanych mam 27 tysięcy. Ty, a ja mam co? Ja mam dwie tamy zbudowane? Nie, jedną tamę. Ile ona mnie daje prądu? 512 MW. Tak się zastanawiam, czy by drugą nie zrobić sobie tamy. Ile ci daje? 512, 576 MW. O, 624 MW. A kiedy się to zbudował? Bo ja nie kojarzę No tama tego. też była dawno, na samym początku tama zrobiona. Tylko, Aha, że to się teraz się da. w końcu wodą napełniła, bo wcześniej wody nie było, nie? I tak się zastanawiam, czy sobie drugie nie pyknąć tutaj. Czekaj, tama da jakiś hałas, czy nie? Mały. Bo te pole. O właśnie, może pole jakieś będę. Mogę pole Budżet kupić. pożyczki. Tu główienkę lecą, to nie. Gdzie by tu Weź, weź, kupić weź. pole? Kupić może tu jeszcze, nie? Pole. Chociaż tu jest taki ładny wjazd na autostradę, to by można było tu se wziąć. Ale nie, to mam, to mam, to mam, to mam, to mam. Kurde. Czekaj, a może zobaczymy w surowcach, co gdzie mamy jakieś surowce. To kiepsko z tymi surowcami. Kurde, straciłem, powiem ci, że straciłem wenę twórczą, bo nie pamiętam, co miałem zrobić, gdzie miałem co zrobić. Tu mam. No ja też panocku nie wiem. Tu mam hałas, to duży hałas, ale to jest przemysłówka chyba, nie? Tak, to jest przemysłowa. Właśnie, zobaczmy jeszcze raz hałas. Zadowolenie. No 87% w mieszkańcach 76, 97, 95. Zajebistość. 130 tysięcy mieszkańców. A gdzie są zanieczyszczenia? Pod którym tym? Koło tego pożarowe to na nie. prawo od samochodów. Na prawo od samochodów. Ja mam tylko Dobra. 7% gruntu zanieczyszczony. A ja mam. Kurde, 12. To dużo Ale czy mało? to chyba zależy od całego twojego terenu, więc jeżeli masz mało przemysłu, no a masz dupny teren, no Nie, no mam to dużo. podejrzewam, że to skala taka jest, wiesz, że czy Prądu te brakuje. 7% to jest pestka. Ale prądu brakuje. Co jest grane? Czemu tu prądu mi brakuje? Co, się nie podłączyłem gdzieś? Nie, tu jest.
Czemu mi prądu tu brakuje? Czy ktoś mi powie, czemu mi prądu brakuje? Park z drzewami. Brak wystarczającej ilości prądu. Teraz mi wytłumacz, a jak ja mam dostępność prądu elektrycznego dużo i co? Produkuję 794, a zużywam... Nie, inaczej. Produkuję 1005 MW, a zużywam 795. I co ty na to? No, zużywasz mniej niż produkujesz. No, bardzo dobry wynik, no. No, ale tu mi krzyczą, że prądu mało. I co? Bo gdzieś nie masz jakiegoś budynku podłączonego, no. No mam właśnie, to chodzi, że mam. Właśnie o to chodzi, że mam. No i co? No chyba nie. Kurde, ci mówię, że mam, no. Dobra, przeniesiemy to sobie. Jak masz taki dymek, sprawdź co tam piszę do nich, na tym no, dymku. No piszę, że brak wystarczającej ilości prądu, no. To pewnie mają rację. Co tu się dzieje? Ale to zrobimy. Miska wartość gruntu. O pierdziele, a jakim cudem, synu. Wartość gruntu, gdzie ty jest wartość? Jak niska wartość, jak masz na zielono, kuźwa. Kurde. Ja mam znowu problem ze śmieciami, no. Skądś to już znam. Trzeba byłoby mi te... postawić spalarnię, nie? Średni stan zdrowia 73%, no. Usługi pogrzebowe. Ty, dobra, a teraz ty mi powiedz, te spalarnie, to oni pobierają te śmieci z wysypiska, czy od ludzi zabierają normalnie? A podejrzewam, że z wysypiska, wiesz, przewożą. 15% bezrobocia mam. O, ty, w cholerę. Trzeba to zmienić trochę. Nie funkcjonuje. A dlaczego nie funkcjonuje? Nie mam pojęcia, synu. Dobra, opróżnianie. Nie funkcjonuje, nie funkcjonuje. Ale ty, o. Dlaczego ty moje spalarnie nie funkcjonują? No mam przy drodze one są i co? O, teraz chyba wyjechała jakaś śmieciarka. Musi trochę czasu minąć tam. To nie jest takie, że hop, siub i już są dzieci. Aha. Tego Mikiego. No, funkcjonuje. Dobra. Okej. Co to jest za piramida jakaś? Ukształtowanie terenu. Aha. Wody mi brakuje, panie kolego, wody. 15% bezrobocia dalej mam. Korki mam zajebiste. Poziomy mieszkańców. Chyba wysokie, nie wiem, nie znam się na tym. Coś tu mi brakuje, co to masz? Liczby kupujących produkty nie ma. Aha. Ty, ale u mnie to wody tutaj zużywają i jebutwa i noga, że... Cały brzeg będę musiał zostawić z wodą. Dobra, zostawię im. A co? Niech mają. A propos, muszę postawić nową wieżę ciśnień. Kuźwa, gdzieś tutaj w czystych terenach oczywiście. Ja powiem tu. Ci, że... A po co ci woda w tej... Z tej wieży ciśnień? Nie lepiej ci postawić zwykłe te do pobierania? Chyba tańsze, wiesz? 240. No ale dobra, wieża ciśnień ile? Utrzymanie 240, koszt 3500. I co? Wieża ciśnień zapotrzebuje wodę w obszarze, który blablabla. Wymaga... Nie jest wymaganie połączenie. No dobra, a tu jest koszt... Koszt... A, tam. Koszt budowy jest tylko inny. Ale... A, no i dobra, i zobacz, wydajność w wieży... Wieży ciśnień koszt 3500, a ten koszt 2500, stacja wodociągowa, panie kolego. Wydajność 12 metrów, 12 tysięcy metrów, a tu tylko 6 tysięcy. No właśnie. 60 tysięcy, synu. A tu co 20 tysięcy, no tam, kuźwa, mam ponad 2 miliony, będę się przejmował, kuźwa, drobnymi. Drobnymi, ja. Dobra, czegoś czekaj, tu coś brakuje, ja to tu, synu, jest mega centrum zakupów. Brak wystarczającej liczby wykształconych pracowników? Wow, jak to się działa? Czemu? A ja muszę z tymi śmieciami coś to wykombinować, bo coś... Mam. Mnie przerażają te śmieci. Tu też pełne jest? Ja... Jak nie mam wykształconych? Podstawowe szkoły, szkoły średnie. Opróżniany. Uniwersytet. Przecież ja mam szkół, tak mam naciupane, że mózg staje dęba, nie? Szkoły?
U mnie szkoły podstawowe są dobre, dobra. Szkoły podstawowe w miarę. Ja mam tylko niewykształconych O kurde. 7% w szkołach średnich i 7% w szkołach podstawowych mam tylko Ty, niewykształconych. to ja ci powiem tak. W szkołach średnich mam uprawnionych 17 tysięcy, a pojemność mam tylko 3 tysiące, nie? No, musisz więcej szkół wybudować, No nie? I to właśnie, i to na tak ze biegu. 30 chyba. Nie, no aż tyle to nie wiem, już nie przesadzaj. Budynek musi stać przy drodze, czekaj, ale tu jest jakaś jedna W szkoła. szkołach podstawowych mam wykształconych 91%, w szkołach średnich 85%, a na uniwersytecie mam wykształconych 97%. Ile tam ma pojemności? Kurwa, synu. 17 tych muszę uczelni tu zamontować. Ty, no już szaleli. Ty, no poszaleli. Ja cięż. To by się zmieściło, to by się zmieściło. Ty, no kurde, przegięcie trochę. To jest przegięcie. Ja. I to grube. Mówisz? No kurde, ty. Czekaj, tu jeszcze jest ten. Tu jest właśnie. O. Co tu jest za. Tu bym postawił, tu się nie mieści. Czemu tu się nie mieści? To miejsce jest zajęte. A to nie. Dobra, na rogu se postawię jedną. Tu se postawię drugą. Zaraz się okaże, że mi kasy braknie na szkoły. W sumie tu chyba nie mam nic, tak? Co tu jest za strefa? Tu strefa żadna, czyli tu też mogę postawić szkołę. Dwie obok siebie. Tu są światła, no na jakiego grzyba mi światło, synu? A niech będą i trzy szkoły obok siebie, a co? Tu w środku machnę jedną szkołę. Tu by mogli też coś machnąć, nie? Coś tu się A nie, dzieje, tu tory zniszczony są. budynek. Tu jest, zakorkuje mi się strasznie. Kurde, miasto mi się korkuje znowu, ja. Czy to coś nowego? A ty to wiesz, jak pocieszyć człowieka, no. Mogę cię pocieszyć jeszcze w inny sposób. Widziałem twój ostatni odcinek, który opublikowałeś. Nie będę mówił, który mu numer. Wpadaj. I zauważyłem, że do jednych dzielnic na przykład zrobiłeś wjazd autostrady, ale wyjazdu już na przykład nie zrobiłeś, nie? I ci trochę tam miasto padło, widziałem. Do jednej z dzielnic. No. Niemożliwe, bo wjazd był z jednej Zrobiłeś z. wjazd jednokierunkową z No. autostrady, rampę, ale wyjazdu już nie zrobiłeś, kurwa, i Ale sobie mogli jeździć. źle patrzyłeś, bo wjazd był z jednej strony, a wyjazd był z drugiej strony. Panie kolego, musisz jeszcze raz obejrzeć. O, tu był kampus, właśnie. No, to nie wiem, czemu to miasto padło. Widocznie Padło, się im nie... padło, bo prądu zabrakło. Się im, kurwa, nie chciało chyba jeździć tamtym wyjazdem. Prądu zabrakło, temu padło, panie kolego. Tak. Tak było, ale dobra. Ja se skasuję tutaj ten kampus, bo mi ten kampus. Właściwie nie kampus, tylko. Tu nie wejdzie, czyli jeszcze se skasuję. Co nieco. Czemu mi teraz tu nie chce wejść? Tu nie chce mi wejść, tu nie chce mi wejść. A do dupy to jest. Tu. Ale też żebym se postawił na samym środku. Ale już jest, panie, dobrze. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Tylko, że mam tyle szkół nawalonych, nie wiadomo po co, na co i dlaczego. No, ja też nie wiem, panocku. To już jest twoja decyzja, jak budujesz swoje miasto, bo jak później Ty. będziesz... No ale jak oni niewykształceni wszyscy, no to co? I jeszcze zrobisz ten... Trzy takie numery, kuźwa, że se będzie gra sama działała, no to kurwa, nie mam szans. O, ale ładna szkoła, panie. Już mi zostało jeszcze. Mam pojemność 12 tysięcy i jeszcze muszę postawić przynajmniej. Ludzie mi znowu uciekają. Ja cięż. A mi przybywają 100 na tydzień, czy tam jak się to nazywa, 80, co prawda już 54. A mi Nie wiem uciekają. czemu. Ale 3600 jeździ autobusem, synu, i 2800 jeździ metrem. A ty już metro masz? No ja mam metro od tam któregoś odcinka, już tam nie wiem, na A początku. widzisz. Tylko
Tylko kłopot jest taki, że nie wiem, jak poprowadzić metro przez rzekę. Kuźwa, tutaj, a tu mam miasto, mam przydzielone na pół z jednej strony rzeki, z drugiej strony rzeki. Nie wiem, jak podzielić to, kurwa, razem. No, nie da się. Chyba, żeby musiał zrobić, ale jak zrobię, kurwa, ziemią rzekę zasypię, to mi przestanie rzeka płynąć. No. Musiałbym się jakoś dowiedzieć w internetach, jak zbudować metro przez rzekę, no. Chyba, że ty mi powiesz. No, żebym wiedział, to bym ci powiedział. Ale niestety nie wiem. Czekaj, tu się dobuduję tą drogę do końca. Nie mogę. Dlaczego? Co mi tu stoi na drodze? Co to jest za budynek? To wydawnictwo Albatros. To nie chcę żadnych wydawnictw Albatrosów. Ciała Baba Mac 3700 jeździ. Czemu ten czas tak wolno leci? Nie może jakoś to szybciej lecieć? Jak ja mam bezrobocie w tym momencie, co? 14%, trochę spadło, ale tak słabo. Patrz, tu na skróty pojadę o 6. Dobra, zobaczymy jak ze szkołami. Dostępność kół pod... Nie, nie pół. Tych. Ale tu od razu sobie postawimy uniwerek. Jeden. Tutaj Pobuduję w tych manki. zakamarkach jeszcze te centra handlowe, te pierdoły. Tu będzie drugi Te wiadomości mnie uniwerek. wkurzają czasem. Które? A to można chyba je jakoś wyłączyć. Coś mi się wydawało, że gdzieś można było to wyłączyć. Dobra, uniwersytety, panie kolego. Aj, spada mi, ludzie mi spadają. Ale tak. Weź ich zwolnij. Gdzie mam ich zwolnić? Ale panie, tak, uniwersytety już mam dobrze, bo już mam 15 tysięcy do uniwerku, do szkół średnich, jeszcze mi szkół średnich trochę brakuje, kurde. No to trudno, będziemy coś tu... Zbuduj 300 budynków usług miejskich. Co to znaczy? No, usług nie jest sklepy, no. Mam 287 na 300. Czyli ciut, ciut, ciut. Będę mógł zbudować biuro usługodawców. O ciulu. Biuro usług usługodawców? No. Co to jest za jakieś biuro? Wielka biblioteka. Zbuduj 7 uniwersytetów. Obserwatorium. 1000 opuszczonych budynków w mieście. No to bym musiał modę wyłączyć. A, bo ty co patrzysz na te osiągnięcia, tak? Na te budynki unikatowe, wiesz? Żeby wszystkie zbudować. I potrzeba, czasem jest taki budynek, na przykład plac Lazaret. No. Musisz mieć średni stan zdrowia mieszkańców poniżej 20%. Takie Czyli wszyscy muszą być cancyki. chorzy. Ej, Na za... przykład, żeby zbudować na przykład publiczny park, to potrzebujesz 10 tysięcy klatek rejonów biurowych. Potrzeba, ja mam 8700, a potrzeba 10 tysięcy. Usługi pogrzebowe, Żeby zbudować dobre. sąd, wskaźnik przestępczości ponad 50%, a ja mam 6. Ty, a teraz mi powiedz tak, ale cmentarza nie da się usunąć, nie? Jak już raz postawiłeś. Da się go przenieść, tylko musisz go opróżnić. Musisz No, przenieść zwłoki do innego. opróżniłem i co? No przenieść go. No Klikaj i dobra, przenieś. ale no, ale jak się go chce pozbyć w ogóle, całkowicie? No to zburz go, nie? Da się? Możesz. No pewnie. Nie da się. Budynek nie jest pusty. No to nieopróżniony, no. Musisz czekać, aż opróżnią. Coś ty mnie oszukujesz tu. Tam. A czy, no dobra, faktycznie nie ten. Nie został opróżniony, dopiero będzie opróżniany. Dobra, nieważne. Cmentarze. Cmentarze, wykorzystywanie cmentarzy 100%. Potrzebne im cmentarze chyba nie, czy nie? Jedziemy dalej. Poziomy, poziomy, co to za poziomy? To poziomy mało mnie interesują, wiatry mało mnie interesują. Korki niesamowite. Ale to korkami na razie się tu też. Czemu tu jest taka. Taki korek tu. Kurde, tego. Oni jadą trochę tu, trochę tu, trochę tu.
Czemu tu się tak korkuje? Trzeba byłoby tu drogę jakoś poszerzyć, ale czy to się tak da? Aha, brak prądu w niektórych dzielnicach miasta. Czekaj, co to za droga? Kurde, to jakaś tu droga. Tutaj nikt nie chce tędy jeździć tą drogą nawet. Ale to nic. To my się tu z tej drogi jeszcze wbijemy. Mam pomysła, panie, mam pomysła. Mam pomysła. Mówisz? Brawo ty, jak tu mówią w internetach ostatnio. Mam pomysł, a jebu twoja noga. Ale czy mi się ten pomysł uda? To bym nie powiedział, ale może. Ale tu sobie zrobiłem jakiegoś wichajstra głupiego. Kiepski ten pomysł. Ja nie jeżdżę, ten nie, nie podoba mi się ta droga. Wcale, a wcale. Wcale, a wcale mi się ta droga nie podoba. Ale zrobimy tu. Aha, wody brak? Ojeju. Ojeju. Zepsułem, zepsułem, kurde. Dlaczegoż? O, teraz będzie dobrze. Chyba. Tylko żeby ci zechcieli tędyk jeździć. Tędyk jeżdżą. Tędyk jeżdżą. Jeszcze tu bym się wbił, kurde. Z tej trzypasmowej do autostrady, nie? To by jeszcze było ciekawie, nie? Ojej, mi się tu korki robią, synu. Muszę tutaj zwiększyć znowu ulicę do tych trzypasmowych, najszerszych, jakie są tylko dostępne. O. Ciekawe, czy będą chcieli jeździć tędy, czy nie. Na autostradę jest ładny wjazd. Tu sobie zrobię jeszcze zjazd ten z autostrady, rampa. Mówisz? No tak myślę. Właściwie. O, tu będzie rampa. Tak, tylko że rampa miałaby być jednokierunkowa, nie? Żeby się nie korkowało. Tu światła wyłączę, bo mi niepotrzebne będą. Oj, zjeżdżają tędy nawet. Nawet zjeżdżają, to mi ta rampa niepotrzebna jest w sumie. Tu wyjeżdża, ale tędy nikt nie chce wyjeżdżać. Czekaj, gdzie? Oj, co tu się stało? Skąd ten tunel? A nie jest, tu tunel jest. Trafik, co? Światła mam tu włączone? Nie, to jest światełków. Żadnych. Tu coś kiepsko mi chcą jeździć. Tędyk. Ale nie chcę jeżdżą. Ale tędy wyjeżdżają. O, coś się dzieje, panie. Coś się dzieje, czyli... Coś się dzieje, dobrze. Ale tu mam korek niesamowity. Co tu zrobić z tym? Te śmieciarki mnie tu dołują strasznie. Tu mamy... Ja wiem, do zwolnienia. Też tak myślę. A, bo oni wszyscy jadą tu na drugą mańkę. Trzeba byłoby im zrobić tu jeszcze wylot jakiś na drugą mańkę.
Ale to mi się tu zakorkuje, tu... Czekaj, gdzieś tu był przejazd też. Ej, może ten przejazd bym se zrobił. Co tu mamy? Tu mamy szkołę podstawową. Szkołę podstawową do przeniesienia. Tu mamy plac do przeniesienia. Tu mamy, co tu mamy? Nieważne, co mamy. Co? Zepsułeś? Korki. Witamy w klubie. Zbyt stromy zbocze? Dlaczego zbyt stromy zbocze? Tylko tu drogi nie rozbuduję, bo mam trzy wysypiska. Ja pierdaszę, nie? A jak krematoria? Ale mogę zbudować skrzyżowanie tutaj gdzieś obok, tylko że to będzie takie poszatkowane, no ale co to tam? A ja mam trzy krematoria. Trzeba te krematoria gdzieś poprzerzucać. Koło O, szkoły zrobiłem podstawowej. skrzyżowanie O! w pizdu i teraz będzie dobrze. Stacja pożarna to by było. Dobra, stację pożarną też by na chwilę przenieśli tu. Tylko na chwilę. Nie wiem, czy tak to się uda przejechać, ale... Te krematorium też bym gdzieś przerzucił. A tu na przykład. Może tu się rozładuje trochę ten korek, bo Ijo, tu. ijo, ijo, jakaś karetka jechała. Jak tam pożary? Dawno pożary sprawdzałem. 24% ryzyko pożaru jest, no to trochę jest. Tu nie mogę się wbić. Why? Kurde, nie mogę się tu wbić. Mam pożarnictwo słabo. Procent pożarnictwa. Wydajność strażaku wysokie, niskie. Zanieczyszczenia 7%, straż Ej, turyści mam 3 800. mostek. Ale trochę stromy ten mostek mi wyszedł. Łącznie prawie 7 000 mieszkańców jeździ komunikacją, znaczy transportem, że tak się nazwę. Bezrobocie daje 14% jest. Dobra, teraz Przybywa tak. mi 300 ludzi ponad, 450 i mam 140 000. Ej, a mi ubywa ciągle. Dlaczego mi ubywa? Skoro zadowolenie jest po 88, 76, 97, 93%. Nie Dostępność wiem. do placówek duża. Chorzy 8, dostępność 2-300. Widziałeś? Trzeba im budżet chyba zmniejszyć, nie? Gdzie to opieka Ja zdrowotna? mam chorych 700 na 1300 placówek. Też tak dużo? No właśnie, nie wiem. Ale średni stan zdrowia 73%, jest to nie tak źle. A u mnie 75 teraz. O, budynek spłonął. Dobra, nie chcę tam budynków. Czekaj, to. Zamiałem zobaczyć hałasy. Co to jest? To jest bezpieczeństwo pożarowe. Ryzyko 29. Gdzie mam? W strefach tych. Dobra, ryzyko pożarowe. To jest tak. Miejscowo za 25, a tu tylko 6. Dobra, to by my tu postawili jakieś, jak to jest duże ryzyko pożarowe, to my postawimy im dużą stację. Nie? Jedną. A tutaj im postawimy jakoś małą. Z tej strony. Żeby nie krzyczeli, że tu im pożary będą grozić. Tu w sklepach też im, w strefie sklepowej im też postawimy jakieś duże. Dużo stacyje. Już spada. Panie kolego, już jest do. Ty, a ja tu nie zadbałem w ogóle o tą straż. O, Ale im tu teraz zadbam. wychodzą synu błędy, co synu? Nie, no bo wcześniej nie było kasy. Czekaj. Tak, no, Ej, nie ta, ale zadbałem, jak nie wystarczyło zadbałem? zostawić komputer i masz tam 15 milionów teraz, kurwa, macie. Jakie 15 milionów? Już nie przesadzaj. 15 milionów, ja bym chciał mieć 15 milionów. A, miałem usunąć elektrownię. One mi hałas zrobią, no właśnie. Która elektrownia ci hałas robi? No, ta wodna. Na Aha. wodzie. Znaczy wodna, ta wiatrowa na wodzie. No. Dobra, spada mi ryzyko pożaru na 21%, ale jeszcze coś. Czekaj, tu jeszcze coś, oni tu płaczą. Tu jest duże.
duże zasilenie ludu, to damy im dużą stację pożarową. Niech mają, nie? Jakby tam budynki miały płonąć. U mnie Już? hałas zajebisty jest. 40% hałasu, ja pierdzielę. Hałasu masz 40, a u mnie 53, co? Ty na to? Łohoho. Fajnie masz. Tylko znowu mi ludzie uciekają. Teraz pytanie, dlaczego znowu? Powiedz mi, no. Bo zostawiłeś ich na pastwę losu, kuźwa, narobili ci pieniędzy, a teraz ten, widzą, że wróciłeś, to idą znowu. Spadaj, wiesz? Kurde, ale o, przecież... widzisz, Ale w przeciętności mam 5% tylko. Przecież im autobusy postawiłem, patrz, pociągami już jeździ 504 ludów. Statkami 11. Autobusami 1500. Kurde, zaraz mi to metro postawi... Tu wody nie ma. Wody, krzyczą wody. Jak te metro poprowadzić, synu, przez te kuźwa wody, co? No głębiej, nie da się jakoś tam. No nie da się. Nie da się głębiej poprowadzić. No nie da się, próbowałem na wszystkie sposoby i... To niedobrze. Pisze, że zbyt strome zbocze jest, no ja pierdzielę. To musisz dalej, dalej ten. Magda, zamknij drzwi. Musisz dalej poprowadzić. Ty masz łeb, muszę ci flaszkę kupić, kurwa, kiedyś. Czemu? Bo to działa. Głębiej trzeba było, tak? No. Przecież ci mówiłem od razu, no. Znaczy nie głębiej, tylko musisz się bardziej... Bardziej trzeba się odsunąć od brzegu, wiesz? No i większy ten wtedy zrobić, zjazd, tak? Większy zjazd i by było dobrze. Dobra, tu. To jak oni mnie tak. A ja ominąłem jedną stację, ja pierdzielę, ale se pobuduję następne kilka. Tu, chyc, myc, myc, ciach, pach, Jerek w piach. Ty, synku. Bez takich może, dobrze? Czemu? Cicho, o, cicho, bo mam pomysła. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ten pomysł. Ale jakiegoś mam pomysła. Tunel metra. Pyk. Ja coś krzywo mi się to wszystko buduje. Kurde, czemu to się krzywo wszystko mi buduje? Dobra, trudno. Będzie ciut krzywo. Ale niech se będzie. Nie wiem, czy im tu jednokierunkowych zaraz nie porobię. Żeby mi nie krzyczeli za mocno, że tu korki się robią. Mówisz? No chyba. Coś tu krzywo mi wyszło. Ale trudno. Ale jeżdżą. Woda jest, pociągnięta jest, ale jeszcze tu nie ma tej wody, to im pociągnę jeszcze. Linia metrowa. Linia metrowa. Tu nie ma kto kupywać, więc panie kolego, zakupię tę ziemię. Im postawię duże centrum handlowe tu i tu. Tu i tu, na przemianę z małymi sklepikami. Co ty na to? Bardzo dobrze, synu. Czy to jest dobry pomysł, czy niekoniecznie? No wiesz, jak ci wszyscy uciekną z miasta. Spadaj. Że to był zły pomysł. Spadaj. A jak przyjdą, to będzie dobry. Przychodzą powoli. To im dam strefę przemysłową. Dobra, tu na razie tu se zostawię na... Kurde, no uciekają, ale dlaczego mi oni znowu uciekają? No teraz szlak nie trafi zaraz. Tu mamy... Hałas przeciuchci jakiś jest. Ale nieduży, nie? Kurde. Powiem ci, żebym kurde tak... W tym metro może bym się kurde pobawił, nie wiem. A coś ty mi się kurwa zdupcyło, tak jednym słowem powiem. Ale to ja się pobawię metrem w następnym odcinku, prawda, elektryk? Już koniec, tak szybko. No widzisz, szybko nam mija. Dobra zabawa szybko mija. Niestety. O, coś się, czekaj, zabłysnąłem. A i u mnie mają basen w bloku nawet, ja cię, widziałeś? No. Szacunek.
No, tak miasteczko wygląda. Powoli się rozwija. Ja sobie muszę bardziej te metro rozbudować w tym swoim mieście, żeby jak najwięcej jeździło, bo metro jest dobre, bo nie ma korków, tylko trzeba parę ładnych linii, żeby nie musiało całe, żeby mieszkaniec nie musiał przejechać całej kurwa trasy chyba. To Jakoś co, trzeba by tak wymyślić kilka jakoś. tych różnych stacji? Mówisz północ, południe? No. A powiedz mi, czy ty robisz w tych pociągach nawracaj na tych torach, czy jeżeli ma na przykład koniec trasy i tam jest stacja, to on automatycznie nawraca ten pociąg? No chyba, nie wiem. Czy Jakoś musisz tak. zrobić. Nie automatycznie. Musisz poprowadzić drogę z powrotem, żeby zakończyć linię, tak? Czyli tam, gdzie zaczynałeś ten pierwszy przystanek, to musisz zakończyć tam ostatnim. Czyli jeżeli masz tory poprowadzone wokół, no to jedziesz wokół. A jak ja na przykład miałem tylko w jednym kierunku, to musiałem po tej samej linii poprowadzić, nie? No No, i on jeżeli w sobie. pewnym miejscu tory ci się skończą na przykład, to automatycznie sam pociąg nawróci na końcu tych torów, No chyba tak, nie wiem. czy musisz zrobić rundkę taką, wiesz, taką nawracaję. No chyba musisz chyba zrobić tu nawracaję. No bo jak budujesz na przykład metro, to automatycznie zawraca trasa i ten pociąg chyba sam się przestaje z toru na tor. Coś tu mi się z wysypiskami dzieje. No Brak to. miejsca, jak pierdzielne. Dobra, to będzie następny odcinek, U mnie czymś. też brak miejsca, ale to tak jak mówię. Dobra, moi drodzy, to co? To widzimy się w następnym kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy na oba kanały, mój i Elektryka. I co? Cóż więcej, Elektryk, chcesz dodać od siebie? Że fajna gra jest. A więc trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Pa!